27 lipca 2020 roku, jesteśmy przed otwarciem rynku w Stanach Zjednoczonych. Piotr z tej strony się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Na start w dniu dzisiejszym złoto, a jednym z powodów jest zachowanie się tego instrumentu w końcówce miesiąca. Poziomy, które w tej chwili są zbliżone do 2000 i są to poziomy powyżej poprzednich maksów. I z perspektywy kupujących, jeśli rzeczywiście udałoby się do końca miesiąca utrzymać te poziomy, dokonać wybicia, no to dość ciekawe rzeczy mają szansę mieć miejsce. A tylko żeby jeden z możliwych przykładów, jak ewentualnie liczyć możliwość kontynuacji wzrostów, to wziąć sobie cały ten, w cudzysłowie, lejek, który tutaj mamy. O, może to będzie lepiej widoczne. W ten sposób odmierzyć pomiędzy minimami tutaj w okolicach 1100. Bez górnych cieni wziąłbym górę, która jest w okolicach 1800, czyli 700 dolarów. No i wychodzi w okolicach 2500 plus minus, jeśli chodzi o kurs złota z perspektywy średniego terminu. Prawda jest taka, że na Twitterze przede wszystkim pojawiło się wiele informacji o tym, że to, w cudzysłowie, robinhoodowe rachunki stoją za ostatnimi wzrostami na rynku złota. Prawda jest taka, że bez znaczenia kto stoi, natomiast no, tej kasy było dość wystarczająco dużo, żeby do tych poziomów złoto wyciągnąć. Jak to wygląda z perspektywy niższych poziomów? Oczywiście z perspektywy wykresu tygodniowego akcja z zeszłego tygodnia, czyli te minima tutaj i to wybicie, które w zeszłym tygodniu miało miejsce, plus potencjalna strefa popytowa z miesięcznego, będą stanowiły w tej chwili swojego rodzaju podparcie dla rynku złota. Będzie to poziom związany z potencjalnym popytem w tym rejonie. Natomiast z perspektywy podaży, no cóż, no nie ma tej podaży w tej chwili, a biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy na wykresie, biorąc pod uwagę lewą stronę, tak, że mamy maksy, no to tutaj ewentualnie jakiś poślizg znaczący, długi górny cień, dopiero wtedy z perspektywy rynku złota można byłoby mówić w średnim terminie o tym, że no gdzieś ta podaż na rynek wraca. A jeśli chodzi o już krótkie horyzonty czasowe, w przypadku rynku złota, to z podażą bardzo podobnie jak to, o czym sobie mówiliśmy przed chwilą w ramach wykresu wyższego horyzontu czasowego. Jeśli chodzi o popyt, to generalnie rzecz biorąc, myślę, że to wybicie tutaj, ten ruch, z którym mieliśmy do czynienia, wychodząc powyżej 1800, jest bardzo istotny, bo później po wyjściu mieliśmy niewielką konsolidację, okay? Konsolidację w rejonie 1820 punktów i to jest wzrost, baza i bardzo mocna na ten moment kontynuacja. No, cofnięcie do tej bazy musiałoby być dość znaczące, w związku z czym wyżej odrobinę można próbować szukać poziomów, gdzie byki mogą znaleźć podpórkę. Natomiast no wiadomo, że przy tego typu ruchu, z którym mamy do czynienia, to kupowanie na jeszcze wyższych poziomach to tak naprawdę próba ganiania się z cenami odjechało i za chwilę może być znacznie wyżej. A w związku z tym jedyne miejsce, które tutaj jeszcze do mnie ewentualnie by przemawiało z perspektywy wykresu dziennego, to są czwartkowe maksy, które zostały wybite w piątek i przynajmniej na ten moment jest to również związane z podstawą dnia dzisiejszego, czyli powiedzmy sobie zbliżone okolice 1900. No to zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy, zejdźmy sobie w takim razie na wykres godzinowy, ok? No i tutaj albo kwestia pracy, z wzrostową linią trendu,
Okay? Ale na to też przyszłoby nam poczekać i w tym wypadku, a w tym wypadku to są okolice jeszcze wyżej, tak? To są okolice dzisiejszych wzrostów z sesji azjatyckiej, bo gdybyśmy przetestowali te poziomy, to mówimy o okolicach zbliżonych do 1920-1915 jako próba walki z linią. I jeśli ktoś z tą linią będzie chciał walczyć, okay? Jeśli ktoś z tą linią będzie chciał walczyć, to najlepsze podejście według mnie, jeśli już będzie trzeba, to kwestia tego wzrostu, z którym mamy do czynienia i to, co chcemy ewentualnie zobaczyć, to jakieś nadbicie nieudane, tak? Nieudana próba przełamania, bo wtedy są szanse na to, że nowe maksy będą miały miejsce. Jak to nadbicie może wyglądać? No generalnie tu parę przykładów już mieliśmy. Kwestia dolnych cieni w okolicach linii, tak? I tak bym widział kwestię złota. Na ten moment, jeśli się przypatrzymy, to tak naprawdę podaży brak, jeśli chodzi o rynek złota. Podaży brak na ten moment. Nie ma się tutaj spieszyć i próbować wkładać palców między szprychy. 2,5 tysiąca na złocie w długim terminie możliwe, biorąc pod uwagę to, o czym żeśmy sobie powiedzieli. No, gwałtowniejsze, głębsze cofnięcie z perspektywy próby podłączenia się pod ten ruch miałoby sens. Próba tutaj walki z drugiej strony rynku już w okolicach 1915-1900, no niestety na ten moment wygląda mi na próbę ganiania się z rynkiem, ale tej podaży no nie ma, jedziemy do góry. Tak to wygląda. Drugim instrumentem, o którym chciałem porozmawiać i kto wie, czy tutaj nie znajdą się lepsze okazje, większe szanse, będzie rynek srebra. Właśnie sobie na rynek srebra przeskakujemy w porównaniu do rynku złota, do maksów tutaj mamy daleko, to jest numer jeden. Numer dwa, zbliża się końcówka miesiąca i tutaj sytuacja ma szansę wyglądać ciekawie z perspektywy takiego starego range'u, w ramach którego doszło do wybicia w tym miesiącu, okay? My w ramach tego range'u, teraz sobie zmierzymy. My w ramach tego range'u mówimy o poziomach pomiędzy 21 a 14, tak, 7 dolarów, czyli w kierunku 28 na rynku srebra. Jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że byki mają szansę w krótkim terminie z tą 28 powalczyć, a 28, jak widać, to nic innego, tylko wcześniejsze poziomy, które dość długo się trzymały przed przełamaniem i zejściem w dół w tym miejscu, czyli w rejon tych poziomów 27, 26, 50, 28 na ten moment na pewno zmierzamy. Zejdźmy sobie w takim razie na niższy horyzont czasowy. Zejdźmy sobie na wykres dzienny, tygodniowy. Duży horyzont czasowy i będzie problem, żebyśmy te poziomy przetestowali, ale ostatnie miejsce słabości powiązane z wzrostem bazą i kontynuacją. Wybicie w zeszłym tygodniu to wszystko stanowi o podpórce w okolicach 19-25 na ten moment na wykresie tygodniowym na rynku srebra. Zejdźmy sobie na wykres dzienny. Bardzo podobnie jak na złocie, ciężko na razie znaleźć sprzedających. To, co wspomnieliśmy sobie z wyższego horyzontu czasowego, dopiero okolice 26-50-28. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tu robi się trochę ciekawie i możliwa podpórka pod ewentualny popyt na zasadzie wybicia, tak, czyli wzrost. Mamy bazę z zeszłego tygodnia, czwartek, piątek, i mamy próbę kontynuacji, czyli nie ma tutaj jakby kwestii pośpiechu. Ewentualny retest poziomów w okolicach zbliżonych do 22.50, 22.80, obserwacja zachowania się na tej parze, tutaj srebro notowane z dolarem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I z perspektywy już zupełnie intraday, z perspektywy wykresu godzinowego,
bardzo podobnym. Ta baza jest znacznie lepiej widoczna. Ten popyt po stabilizacji, okay. To o czym wspomniałem, okolice 22,50, 22,75. Znacznie lepiej w tym przypadku jest, znacznie lepiej widoczny. Też bardzo podobnie jak w przypadku złota, nie ma co się z rynkiem ganiać. To cofnięcie, ono będzie miało miejsce, tak? Może trochę wcześniej, może trochę później. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby nie dać się złapać w pułapkę, czego Wam życzę w dniu dzisiejszym. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia. Thank you.